Idea Circus Kafka narodziła się trochę w związku z pandemią i gdy pani dyrektor Gouda Tencer złożyła mi propozycję zrobienia spektaklu, ja dosyć szybko pomyślałem o Kafce, bo on wśród pisarzy był wymieniany jako taki mistrz czy mentor właśnie na czasy pandemii. Także dlatego, że wbrew temu stereotypowi, że Kafka jest ponury, mroczny i depresyjny, no jest w tej prozie jakiś rodzaj poczucia humoru. Kafka kochał teatr żydowski. Taki bardzo początkujący, jarmarczny, kiczowaty czasami, ale bardzo witalny i żywiołowy. On prawdopodobnie, czytając na przykład Proces przyjaciołą, śmiał się. Kafka miał duże poczucie humoru, z wielu relacji to wiemy. Ja poczułem, że oprócz zabawy, oprócz rewii, odmieńców, no dotykam jakiegoś bardzo ważnego tematu, takiego zaginionego karnawału. Widać, że w trupie Teatru Żydowskiego jest ta energia, że to nie jest nasz abstrakcyjny pomysł, tylko zespół Teatru Żydowskiego doskonale to czuje i taki rodzaj połączenia muzyki, dramatu, pewnego rodzaju groteski i jarmarku jest coś, co jakby szybko wyczuliśmy. Myślę, że właśnie cyrk i taki żywioł, który w tym namiocie tutaj w Teatrze Żydowskim chcemy ożywić, uruchomić, no jest świetną taką receptą, szczepionką na różnego rodzaju zapaści psychiczne i myślę, że potrzebujemy takiego właśnie cyrkowego spojrzenia na świat, żeby nabrać dystansu do naszych różnych lęków.